później. Tutaj będziemy zasłaniać książkę. Ania towarzyszy mi od wielu lat, bodajże miałam 11 lat, kiedy na swoim pamiętniku wykaligrafowałam imię Ania. Znaczy, myślę, że wtedy musiałam mieć takie poczucie, że jednak nie jestem chłopcem, no bo na początku było tak, że no, trudno mi było to tak określić. To była jakaś świadoma, heroiczna wręcz decyzja, będąc chłopcem, nadać sobie imię Ania. Ale czułam wtedy przedtem, że świat chłopców nie jest moim światem, że moim światem jest świat dziewczynek. I potem postanowiłam, że będę sobą. Ale to bycie sobą niestety przez wiele lat było takim moim drugim życiem, życiem w tajemnicy, życiem w szafie. Bardzo trudne, dlatego że wtedy przecież, kiedy postanowiłam, że moje imię będzie Ania, zakaz pedałowania, zakaz pedałowania, zakaz pedałowania, zakaz pedałowania, zakaz. Damski bokser, wyjdź. Szanowni Państwo, zaprosiliśmy na to spotkanie tych Państwa, którzy chcą z Panią Anną porozmawiać. Bez agresji również prosimy. Proszę stąd wyjść, nie przeszkadzać. Ale ja nie przeszkadzam. Pan przeszkadza. Szanowni Państwo, to jest spotkanie literackie. Jest to spotkanie niepolityczne. Proszę na przydatek. Raz sierpeń, raz złotem, czerwoną. Ania, opowiedz historię, od jak grać w UB. Ile osób skatowałeś? Ale pani jest kulturalna. Bardzo kulturalna.